Cześć, nazywam się Bartek Ostałowski i zapraszam Was na spotkanie z wyjątkowymi artystami z wydawnictwa Amun. Dlaczego wyjątkowymi? Dlatego, że ich prace są malowane ustami bądź stopą, więc powstają w wyjątkowy, nietuzinkowy sposób. Te prace są tak dobre, że w życiu nie powiedzielibyście, że ta praca została namalowana na przykład ustami. Zapraszam Was, poznajcie artystów, zobaczcie jak powstają prace, a ja się zabieram za malowanie swojej, a później z każdym pogadam. Do zobaczenia. Zaczynam oczywiście od przygotowania stanowiska, ułożenia pędzli, farb i stworzenia konturów rysunku. Często inspiruję się jakimiś fajnymi zdjęciami, które znajdę w internecie i tak też było tym razem. Będziemy malować taki świąteczny klimat. Zobaczcie, co tym razem będę malował. Jesteśmy z panią Moniką Ślusarczyk, artystą, który prowadzi nasze zajęcia. Pani Monika, co pani sądzi o pracach, o artystach, o tym, co się tutaj dzisiaj dzieje? Niektórzy są doskonałymi artystami i robią już obraz po swojemu. Innym potrzebnych jest parę wytycznych. Niemniej jednak ktoś taki jak ja z pokorą udziela korekt, bo wiadomo, że macie do przewalenia parę innych technicznych historii. Tak. Czy właśnie można powiedzieć, taką tezę zawrzeć, że jednak te obrazy są tworzone inaczej trochę, ale na końcu te obrazy w większości wyglądają tak, że no, trudno powiedzieć, jak on powstał. Ale rzeczywiście, że tak. Naprawdę niektórzy wykonują tutaj tak doskonałe prace. Jak patrzy się na efekt finalny, w ogóle ciężko powiedzieć, jak to powstało. Jesteśmy u Mariusza. Cześć, Mariusz. Cześć. Jak tam praca dzisiaj? Jak widzisz. Ale to coś nie do góry nogami masz. Wiesz, no trzeba sobie radzić, nie? Jak wyżej nie sięgam, to tylko... Dokładnie. Jakbyś mógł powiedzieć trochę o tej twojej pasji, co ci daje też to malowanie? No to wiesz, to była kwestia takiego przypadku trochę, nie? Bo jak kiedyś, parę ładnych lat temu, leżałem na rehabilitacji w szpitalu. Pani psycholog podsunęła mi taką fajną książkę o Johnny Atkinson. No i też była po skoku do wody i właśnie zaczęła malować. No. No i w końcu, to była dla ciebie taka inspiracja. No też, dokładnie, no w końcu ile można tej telewizji oglądać i czytać książkę czy czegoś innego, nie? No to próbowałem coś dla siebie innego takiego znaleźć. Nie? No i zacząłem. No i tak to się toczy teraz już prawie 25 lat. Dokładnie, dokładnie. Masz z tego co wczoraj rozmawialiśmy, kolorowo, specjalną sztalugę w domu, która jest elektrycznie sterowana i maluje ci się łatwiej, tak? Możesz sobie tutaj obracać, podnosić do góry, właśnie, na dół. No tutaj jest ten problem, nie, że no nie można tego robić i na plenerach trzeba sobie jakoś radzić. No też warto powiedzieć właśnie, że zazwyczaj w swoich pracowniach mamy przygotowane specjalne stanowiska, gdzie możemy pracować szybciej, no i tak u siebie zawsze inaczej niż tak na takim stanowisku wyjazdowym. No ale i tak powstają fajne prace. No dobra, Mariusz, to powodzenia życzę w kończeniu obrazu i idę jeszcze zobaczyć, jak idzie reszcie. Co tam u naszej artystki? O, tutaj troszkę inny motyw, kwiaty. Jeszcze trochę zostało do skończenia, tak? Nie, no właśnie stwierdziliśmy, że zostawiamy, żeby nie zepsuć. Żeby nie przesadzić. Też tak jest właśnie, że jak się chce skończyć, nie? I tak w kółko się coś dokłada, to można... Obraz zagniata, tak? Dokładnie, można przesadzić. Warto zwrócić uwagę, jak wiele takich mikroruchów artyści muszą zrobić, zwłaszcza ci, którzy malują ustami. Właśnie tak rozmawialiśmy z Mariuszem, że on musi przesuwać sztalugę, bo ma ograniczony zakres ruchów jednak głową. Ile to jest pracy, ile czasu, ile cierpliwości muszą artyści włożyć, żeby ten obraz powstał, a mimo to robią, są szczęśliwi i nie narzekają. Także warto brać przykład.
Chodźcie zobaczyć dalej. Janek, obraz prawie gotowy widzę, czy nie? Jeszcze? Jeszcze 5 lat i trochę. Aha, no to optymistycznie widzę, tutaj podchodzisz do tematu. A Janek, jak ty długo jesteś w wydawnictwie? Ponad 20 lat. 20 lat? Ponad 23 już. Ponad czas. Od 99, nie? Otwiera okno na świat, wiesz, w ogóle. Kontakt z ludźmi, kontakt ze sztuką. Przeniesienie się z namalowanie ustami było dla ciebie wyjątkowo jakieś trudne początkowo, czy poszło gładko? Wiesz co, z dwoma rzeczami miałem jakby problem, bo sam pomysł, że tam, no bo obraz powstaje w głowie, nie? Ale technicznie miałem dwa problemy. Jeden to narysować ołówkiem jakiś tam szkic, bo dociskanie, to wiesz, wyczucie tego docisku, to późno, żeby ta kreska wyszła. Tu był problem, bo jest to łatwiej zrobić pędzlem, bo pędzel jest mięciutki, więc łatwiej jest ten nacisk regulować. Przy ołówku jest to trudniej. A drugą taką rzeczą, którą sprawiało mi z początku problem, była odpowiednia perspektywa, nie? Bo to się zmienia, jak jesteś... Masz twarz dużo bliżej. No to wiesz, rysujesz, to by się wydaje, że rysujesz, nie wiem, dużą głowę, nie? Tak. Że ona jest znaczy taka, jak ma być. Odjeżdżasz się... dokładnie, a tu złotówka, nie? Ile twoją widzisz. Więc tutaj był problem, żeby to wyćwiczyć, ale potem już... Teraz ty się zgadzasz z tym, co mówi Mariusz? Jednak trzeba było przestawić się na ołówka na pędzel. Ciężko, bardzo ciężko. To już nie jest to wyczucie ręką. Dokładnie. A ustami. Jestem uparta i dążyłam do tego, że to musi być. Dokładnie. Odpoczynek pół godziny i powrót. I dalej powrót. Dokładnie. Więc jednak trzeba. Tak. Bo bez tego to się nie... Dobra. Samo zaparcie to jest podstawa. Dokładnie. Bardzo wam dziękuję. Idziemy dalej podglądnąć. Tutaj Stanisław maluje inaczej niż wszyscy, bo maluje flamastrami. To jest twój konik ostatnio widziałem. No to są pisaki akrylowe. Mhm. Technika jest taka jak w ogóle akryl z tubki, tylko warunek jeden. Trzeba dobrze zatykać, bo sprzęt wysycha. Ale też można takim pisakiem stawiać kreski. Mhm. Co w przypadku farb nie jest takie oczywiste. Mhm. No jest na pewno trudniej, bo pędzel się rozpłaszcza. No Stanisław jest osobą w sumie, dzięki której ja tu jestem, bo pokazał mi, że da się malować stopą. Powiedziałeś to? Tak. Jestem maluśku. Pokazał mi, że da się, ja uwierzyłem w to i zacząłem malować też, zacząłem próbować i teraz... O, mądrze gadasz. Dokładnie. Człowiek. Czym jest dla ciebie malowanie, jakbyś tak mógł jeszcze filozoficznie tu trochę zagadać? Tak. Wszystkim, co mam. To jest najlepsza robota na świecie, bo dość, że malujesz sobie, co lubisz, to jeszcze ci za to płacą. No tak. No. Nie narzekasz, że masz trudno. Nie, nie narzekam. No ale to też nie spadło z nieba to wszystko i ciężka praca, jak mistrz powiedział kiedyś, że malarstwo to jest 99 czystej charówy, a ten 1% to jest ten talent, czyli coś, czego nie możemy mierzyć właściwie. No, więc... Super, ja tu jestem od 4 lat i naprawdę bardzo mi się podoba. Lubisz malować? Tak, tak, bardzo. Fajnie, fajnie. I czy malowanie stopą było dla ciebie jakimś takim challenge'em, że były takie trudniejsze chwile, czy od razu polubiłaś? Raczej nie było takich trudniejszych chwil. Ja praktycznie od zawsze coś tam robiłam. Mhm. Jak tam Mikołaj? Zachód słońca widzę. Opracowujesz? Moja ulubiona technika. O. Mikołaj lubi zachody słońca i tutaj jest zawodowcem. Fajnie. Cześć Małgosia. Możemy zobaczyć twoje prace? Zobaczcie, Małgosia pyknęła dwie prace. Tutaj jest martwa natura. Teraz jeszcze pracuje nad takim widoczkiem. Jeszcze kończysz, czy już gotowe? Gotowe. Gotowe. No dobra, to powodzenia życzę i idziemy dalej. Joanna jest pierwszy raz na plenerze, tak? Nowy nabytek wydawnictwa. Malujesz akwarelami, widzę. Akwarele są w kostkach, nie w tubkach. Aha, okej. Okay. Po prostu, że mi łatwiej. Wygodniejsze. Tak.
Jak tam pierwszy raz na plenerze? Bardzo przyjaźnie, przyjaźnie, sympatycznie. Podobać. No to fajnie. Tutaj widać właśnie kolejny artysta, który maluje do góry nogami. Ale to jest właśnie taki aspekt osób, które malują ustami, że wolą sobie obrócić obraz i mieć lepszy zasięg, lepszą perspektywę. Odwiedzam Walerego, to jest nasz mistrz realizmu. Tak? Mogę tak powiedzieć? Żartujesz. No mistrz, no nie da się inaczej powiedzieć. Można zobaczyć się, przyjrzeć, jak właśnie każdy listek pieczołowicie powstaje. Widzę, że tutaj pracujesz nad martwą naturą, która jest ułożona na plenerze. Ty lubisz martwą naturę malować, czy bardziej coś innego? Ogólnie to nie bardzo lubię martwą naturę. A, no właśnie. Ale jak tutaj jest, to jakieś tam mogę potraktować jako takie trening. Wyzwanie i namalować coś takiego swojego innego, a raczej więcej maluję przyrody, jakieś takich pejzaży, takiego czegoś. To ci sprawia większą frajdę. Tak. I lepiej mi się to maluje i mi się wydaje, że lepiej mi to wychodzi. Super. No i tak, moi drodzy, wygląda ten plener. Wszyscy sobie malują, wymieniają się doświadczeniami. No i też jest to super okazja, żeby się spotkać. Była pandemia, był COVID, więc nie mogliśmy się widywać. Teraz jest po 3 latach plener. Zwykle co roku taki plener organizowaliśmy. Więc wszyscy właśnie byli spragnieni takiego spotkania. Miło było się zobaczyć co u kogo słychać. Też fajnie, bo artyści przyjeżdżają ze swoimi rodzinami i tak dalej, więc jest to taka fajna, rodzinna atmosfera. Spędzałem miło czas, ale też uczymy się i szlifujemy kunszt artystyczny. Ja teraz biorę się za kończenie mojego obrazu. Ja tutaj jeszcze pracuję nad takim świątecznym klimacikiem. To będą takie jabłuszka, dookoła takie iglaste gałązki. Ma być klimacik świąteczny, ma być fajnie i na widok tego obrazu ma się robić apetyt na jabłka. Także wracam do pracy, no i do zobaczonka. Dzisiaj mamy ostatni dzień pleneru, mój obraz jest już prawie gotowy, tak wyszedł, a teraz idziemy odwiedzić najmłodszego artystę w naszym wydawnictwie, czyli Martynkę. Cześć Martynka. Dzień dobry. Jak tam ci idzie? Bardzo dobrze. Widzę, że masz kilka prac tutaj. Jest aniołek. Tak, już zawodniksowałam go. I tutaj mam krajobraz namalowany pisteczkami akrylowymi. Widzę, że odcisk stópki. Tak. Tutaj puściłaś wodze fantazji. Tak. I ten obraz powstał dlatego, że jak mi zostawały farby przy aniołku, to rysowałam na tym płótnie i potem odbijałam stopę i tak zostało. A powiedz mi, lubisz malować? Bardzo lubię. A co najbardziej lubisz w malowaniu? Ja najbardziej lubię malować krajobrazy i w malowaniu lubię to, że to jest dla mnie zabawa. O, super. Dużo czasu spędzasz na malowaniu? Tak, staram się codziennie malować. Także jak widzicie, sztuka nie zna ograniczeń wiekowych. Martynka na pewno nas jeszcze zaskoczy swoimi obrazami. A teraz Was pozdrawiamy. Pa, pa. Mogliście pomagać wzajemnie sobie. Naprawdę fajne chwile tu spędzone na pewno będą pamiątką. Ja w ogóle chciałam Wam bardzo podziękować, że mogłam być z Wami. Cieszę się, że niektórzy się odważyli zmierzyć z martwą naturą. Ale inne tematy też mi się podobają. Widać postęp, fajne rzeczy malujecie. Każdemu już coś tam z osobna powiedziałam, więc wiecie co tam myślę. Dziękuję Wam bardzo, jesteście super. Nie byłby pleneru bez wspólnego zdjęcia, więc teraz prawie całą Amonową rodziną pstrykamy sobie fotę, a później idziemy na ogniwo. Thank you.
odpala.